Haber łąkowy, już trochę przekwit, jak widzicie, już mu te kwiaty zaczynają więdnąć, ale haber łąkowy jest bardzo podobny do habra drakiewnika, ale można je rozróżnić po liściach. Otóż liście habru drakiewnika są pierzastodzielne, nieparzystopierzastodzielne, przypominają właśnie liście drakwi, a liście właśnie habra łąkowego tutaj są takie właśnie, takie jak zwykłego habra buławatka. Obaj, i driakiewnik, i łąkowy, żyją na łąkach, przy drożach, miedzach, nieużytkach, podwórkach, zboczach. Oba mają kwiaty takie liliowo-fioletowe. Oba gatunki mają koszyczki zbudowane tylko z kwiatów rurkowych, ponieważ kwiaty języczkowe są grzbieciste, a rurkowe mają symetrię promienistą. I tutaj zobaczcie, ale on już jest taki zwiędły, on kształtem przypomina habra buławatka, tylko te ząbki, bo płatki zrośnięte są w rurkę i te brzeżne kwiaty mają takie ząbki. Te ząbki są większe i cieńsze i te kwiaty są kwiatostany, czyli te koszyczki są większe i to kwiat pojedynczy jest rurkowy, zebrany w taki koszyczek i to jest pseudoancjum, czyli cały kwiatostan udający pojedynczy kwiat. I ludzie mówią, że to jest chwast, ale to jest piękna roślina, żywa istota. No i ona sobie rośnie, cieszy oczy, jest zapylana przez owady. Dziękuję, miłego dnia.